Słowo Boże poucza nas o tym, jakie są dary duchowe w Kościele oraz jak należy sprawować służbę w Kościele. Mogliśmy już zauważyć, że Chrystus jest głową Kościoła i tym samym jedynym Jego zwierzchnikiem, na jakiego przyzwala Pismo Święte. On jest tym, który zarządza i kieruje członkami ciała. Teraz zajmiemy się poszczególnymi rodzajami służby w Kościele, to znaczy nauczaniem, głoszeniem Ewangelii i sferą duszpasterską, codziennym staraniem o stan dusz, wykonywanym na bazie prywatnych kontaktów i rozmów. Zauważymy przy tym, że służba ta, tak jak była sprawowana w początkach Kościoła, tak i teraz ma być kontynuowana, zwłaszcza poprzez dary, jakich Chrystus jako uwielbiona głowa udzielił swemu Kościołowi. Z listu do Efezjan, 4 rozdział, 7 do 8 wersetu, 11 do 13 wersetu, dowiadujemy się, że każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i dał dary w ludziach. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej.